Kończy się realizowany od roku program na usługi doradcze. O ile program jest już zamknięty na terenie Wrocławia, Legnicy czy aglomeracji jeleniogórskiej, to przedsiębiorcy z regionu bolesławieckiego, zgorzeleckiego, Wołowa i Środy Śląskiej mogą jeszcze z niego skorzystać, choć czasu pozostało już niewiele, podkreślała Iwona Petryla na konferencji z lokalnymi przedsiębiorcami w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Także jeśli Państwo myślą o jakimś rozwoju i o czymś, co można byłoby zakwalifikować do tego programu grantowego, to zachęcam Państwa do szybkiego działania. Jeszcze ten etap aplikowania o te środki to jest też taki etap ostatecznie, na którym Państwo się mogą zastanowić, w jaki sposób chcieliby Państwo tą usługę doradczą przeprowadzić. O granty na usługi doradcze mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, a także małe lub średnie przedsiębiorstwa. Mogą to być fundusze na usługi doradcze o charakterze technologicznym, prawnym i prawnopatentowym, a także usługa wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Można też sfinansować wszelkie doradztwo informatyczne związane z wdrożeniem nowego oprogramowania w firmie, czy też z wdrożeniem jakichś nowych aplikacji. Nie można zakupić tego oprogramowania, nie można kupić aplikacji, nie można kupić na przykład strony internetowej, ale wszystko to, co będzie Państwu potrzebne do zaplanowania tej strony, określenia, jak ma wyglądać, czy oprogramowanie, czy strona, czy aplikacja, czyli ten cały proces tworzenia dedykowanej usługi dla Państwa jako doradztwo, można w tym programie sfinansować. To już ostatni moment na skorzystanie z tego programu. Wnioski od chętnych przyjmowane będą najpóźniej do końca maja.